Witajcie, Agnieszka Gruszewska, Przymierze Miłosierdzia Olsztyn. Mamy dzisiaj 17 sierpnia, kolejny wakacyjny wtorek. Zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy przeżyli go w takiej radości i wdzięczności Panu Bogu na Jego chwałę. Za chwilę będziemy się pochylali nad Ewangelią według świętego Mateusza, rozdział 19, wersety od 23 do 30. Na początku poprośmy Ducha Świętego, aby przeprowadził nas przez to słowo. Duchu Święty, ja Ciebie proszę tu i teraz, przyjdź do każdego z nas. Dotykaj naszego serca, dotykaj naszego umysłu, dotykaj naszej woli. Otwieraj nas na Twoje działanie i spraw, abyśmy potrafili to Słowo Boże przyjąć i według tego Słowa żyć. Proszę Cię, Duchu Święty, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A Jezus powiedział do swoich uczniów: oświadczam Wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz Wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się tym przestraszyli i powiedzieli: kto zatem może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i powiedział: dla ludzi to niemożliwe, dla Boga natomiast wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr, odezwawszy się, zapytał: oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co więc będziemy mieli? Jezus odpowiedział im: zapewniam Was, że ponieważ poszliście za Mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i Wy na 12 tronach, by sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto zostawi dom czy braci, czy siostry, czy ojca, czy matkę, czy dzieci, czy pole dla mojego imienia, 100 razy tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. W dzisiejszej Ewangelii padają bardzo trudne słowa. Jezus mówi: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Malutka igła i w środku jej małe ucho, przez które nieraz nie możemy przeciągnąć swobodnie nitki. I obok wielbłąd ważący przynajmniej z 500 kg, może 400, przechodzący przez ten malutki otworek. Tak się nie da. No nie da się. A jednak... Może ktoś, kto usłyszał dzisiaj te słowa, powiedział: o nie, jestem bogaty, mam dużo pieniędzy, nie mam szans na Królestwo Boże. Może ktoś inny powiedział: uff, nie jestem bogaty, to nie do mnie. Ale w dzisiejszej Ewangelii Jezus nie określa majątku, nie określa wielkości tego majątku, nie mówi też, jakie to jest bogactwo. Mówi o człowieku bogatym, który ma swoje bogactwo, ma swój skarb, ma coś, co jest dla niego bardzo cenne. Zatrzymaj się. Odpowiedz sobie dzisiaj na pytanie: co jest Twoim bogactwem? Co jest Twoim skarbem? Co jest dla Ciebie najcenniejsze? Może to jest rodzina? Może to są Twoje dzieci? Może to jest Twój mąż, Twoja żona? Może to są Twoi rodzice? Może to są przyjaciele? A może tym skarbem, tym bogactwem jest Twoja praca, Twoje hobby, Twoje zainteresowania? Może to jakieś posiadłości, jakieś domy, działki? A może to jest lista, którą sobie sporządziłeś, wypływająca z Twojego zaangażowania w wierze, kolejne modlitwy, kolejne posty, kolejne rekolekcje do zaliczenia, spotkania z popularnymi księżmi, dni skupienia, żeby się pokazać, żeby być szanowanym. Może w tej chwili odnalazłeś się w którejś z tych sytuacji i znowu pojawia się powątpiewanie czy niepewność. To nie dla mnie jest Królestwo Boże w takim razie. Jezus mówi: dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Ważne jest, jak do tego podchodzisz. Jaki jest Twój stosunek do tego? Czy miłość i przywiązanie do rodziny, dzieci, męża, żony, przyjaciół, rodziców nie jest ponad miłością Boga? Czy ta miłość Ciebie ani drugą osobę nie zniewala? Czy nie jest centrum Twojego życia? Czy Twoja dobra praca, którą tak bardzo lubisz, nie pochłania Cię całkowicie? Czy pieniądze, które masz, które posiadasz, czy majątek, czy to, co masz, Twoje domy, nie przysłaniają Ci Boga? Czy to wszystko, to całe Twoje zaangażowanie związane z wiarą nie jest ponad relacją z Panem Bogiem, Twoją osobistą relacją z Jezusem? Czy nie jest to ponad? Zatrzymaj się dzisiaj. Odpowiedz sobie na to pytanie. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest poukładane. I dzisiaj Jezus na to chce zwrócić mi i Tobie uwagę. Prośmy Pana Jezusa o taką łaskę, abyśmy potrafili przyjmować to, co Pan Bóg nam daje, ale też pamiętać o tym, że wszystko, co mamy i posiadamy, jest darem. Panie Jezu, za Ciebie proszę, abym potrafiła przyjmować to, co Ty mi dzisiaj dajesz, ale też, żebym pamiętała, że wszystko, co mam, mam od Ciebie i to jest od Ciebie dar. Żebym pamiętała, że Ty jesteś na pierwszym miejscu w każdej relacji mojej z drugim człowiekiem, w każdym mojej miłości do rodziny, przyjaciół, w każdej mojej pracy, we wszystkim, co posiadam. Jeżeli Ty jesteś na pierwszym miejscu, to wszystko jest poukładane. I proszę Cię, Panie, o taką siłę i o taką łaskę dla mnie i dla każdego z nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję wszystkim. Życzę dobrego tygodnia, błogosławionego i zachęcam wszystkich do tego, abyśmy udostępniali ten moment spotkania ze Słowem, aby każdy miał szansę spotkać się ze Słowem i przytulić do Jezusa. Do zobaczenia! Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.